Cześć, witajcie. Jako że zbliża się koniec weekendu, czas na nadchodzące premiery na zbliżający się tydzień. Pierwsza gierka wychodzi już 9 kwietnia, więc tuż, tuż. Jest to... W opisie tej gry jest informacja, że jest to gra w stylu Souls-like. No nie, no zdecydowanie nie. Bliżej myślę jej do połączenia Prince of Persia z Mortal Kombatem niż do Souls jakiegokolwiek. Co prawda mamy w tej gierce rozwój postaci, mamy tutaj bossów, różnych przeciwników, aczkolwiek no myślę, że mnie osobiście nie urzekła, nie urzeczy. Ale wiem, że jest sporo miłośników, tak, obijania pysków, więc zapewne ktoś się nią zainteresuje. No właśnie, tak jak widzicie, tutaj mamy poziomy platformowe z pułapkami, bardzo mocno zbliżone do Persji. Generalnie nawet widzę, że mechaniki są dość mocno zerżnięte z tego rodzaju gierek. A do tego dochodzi naparzanie. Wydaje mi się, że jak mamy walkę z bossem, jesteśmy praktycznie na statycznych planszach, tak? Mamy jakiś tam nieduże miejsce do movementu. No to wszystko się dzieje na ekranie poruszającym się od lewej do prawej, więc nie ma tutaj krążania przeciwnika i tak dalej. Po prostu przemy naprzód, tak, i siekamy, co nam tam pod miecz wejdzie. No nie wiem, do mnie nie przemawia, nie? Ale tak jak powiedziałem, być może są osoby, znajdą się osoby, którym właśnie taki typ gameplaya będzie odpowiadał. Druga premiera, która będzie miała miejsce 10 kwietnia, The Broken Roads. Tu już jest sprawa troszeczkę inna, ponieważ jestem zainteresowany tą gierką. Ogrywałem bardzo dużo tytułów właśnie podobnych do niej, czy weźmy Fallouty, czy weźmy Wasteland, Last Days of Gaia. Name's Jonesy, mate. Who are you? Sporo no, było tego rodzaju tytułów, czy nawet staruśkie Jagged Alliance. Wydaje mi się, że sam gameplay jest bardzo zbliżony do tego. Jasne, no jest to turowe RPG, w której poruszamy się całą drużyną. Ale jeżeli fabuła tego świata będzie w miarę ciekawa, myślę, że się skurczę. Sama gra dzieje się w Australii, co już jest dosyć ciekawą rzeczą. Jest to, jak widzicie, postapokaliptyczny świat. Mi się język przyplątał aż. Czy będzie to coś na zasadzie Wastelanda? Zapewne tak. Czy to źle? Uważam, że nie. Dobra, lecimy do następnego tytułu. Kolejny tytuł, również premiera 10 kwietnia. Reban. W sumie mógłbym wam włączyć, nie? Żebyście sobie obejrzeli. Jest to dynamiczna skradanka, której naszą protagonistką jest ostatnia ocalała ze swojej rasy, starająca się poznać swoją przeszłość swojej rasy. Przy okazji taki drobiazg jak uratować cały świat przed zniszczeniem. Nie tak dawno mieliśmy zadankę FIFA do odebrania, a tutaj nam się szykuje kolejna skradaneczka. Tytuł może być ciekawy. Nie musi, ale z pewnością będę miał na niego oko. 11 kwiecień. Przyznam się szczerze, że tytuł wygląda jak niezbyt dobra mobilka. Kolejny base builder na komórki, nie? I kto wie, czy nie jest to bliskie prawdy.
Aczkolwiek ma bardzo unikalną cechę. Wykorzystuje prawdziwą geolokację, to znaczy prawdziwą geolokację, prawdziwe dane geolokacyjne. I teraz się zastanawiam, czy będzie możliwe, żebym zbudował bazę na przykład na swoim osiedlu, w swoim domu. No, będziemy mieli tylko do wyboru te większe miasta. Teoretycznie wspominają o tym, że możemy wszędzie się budować. Jestem ciekaw. No jak widzicie, no jest tutaj jakaś rozbudowa, tak? W dzień zapewne zdobywamy surowce, rozbudowujemy bazę i tak dalej. W nocy no musimy się bronić przed złolami, żeby nam tyłków nie zjedli. Broadcasting on all emergency frequencies. We provide food and shelter, safety and security. This is an infection-free zone. Join us. No właśnie, infection-free zone. Tytuł, muszę przyznać, dość ciekawy. Przejmij dowodzenie nad grupą ocalałych. Wybierz kwaterę główną, a następnie przeszukaj i zaadaptuj budynki wokół, by stworzyć samowystarczalną osadę. A gdy przyjdzie noc, broń się przed hordami zainfekowanych. Graj w dowolnym mieście na świecie, używając realnych danych geograficznych. I powiem wam... No kurczę, przemawia to do mnie, nie? Nie podejrzewam tej gry o jakieś zbyt zaawansowane mechaniki. Chociaż biorąc pod uwagę, że zaoszczędzili na grafice, to może mechanicznie będzie fajnie zrobiona gierka. Z pewnością będę tutaj także trzymał rękę na pulsie. Bo mnie intryguje. Nie, żeby była ciekawa czy coś, ale autentycznie jestem zaintrygowany. Jestem ciekaw, czy na przykład będę mógł, tak jak mówiłem już, budować sobie bazę na swoim osiedlu, nie? I jak długo się utrzymam. No dobrze. Jeśli o to chodzi, Infection Free Zone, 11 kwiecień, czyli też w nadchodzącym tygodniu, jak wszystkie tytuły zresztą, lecimy do kolejnego. No i ostatni tytuł. World War II. Również premiera 11 kwietnia. World War II is a fast-paced, turn-based strategy game set during the Normandy landings period of World War II. Jest to strategia, turowa strategia, osadzona w realiach II wojny światowej, jak tutaj słyszeliśmy, w okresie mniej więcej lądowania w Normandii. You can play as any of the three factions in the conflict. Ciekawe jest w niej to, że możemy grać po stronie każdej z frakcji, nie? Zarówno Stany, jak Wielka Brytania czy Niemcy. Aczkolwiek kiedy oglądam ją, mam wrażenie, że jest to coś bardziej dla naprawdę ludzi wkręconych w historię II wojny światowej. Trochę mi przypomina taką strategię sprzed 10-15 lat. No może nie graficznie, ale chodzi mi tutaj o jej złożoność. Jest tu bardzo dużo mechanik, bardzo dużo jednostek. Jeżeli to wszystko, co tutaj facet o niej opowiada, okaże się prawdą, będzie to bardzo fajna, złożona strategia turowa z możliwością multiplayera. Infantry, towed guns, tanks and armored vehicles. You'll have a wide array of troops to command, reflecting the complexity of forces in this pivotal period. I te krowy, nie? Challenge your tactical skills with a combat system that is easy to learn but hard to master. Pay attention to terrain elevation. Use destroyed vehicles, fences and large objects to your advantage as cover. And destroy buildings to flush out your enemies. Tak podglądam. Flank the enemy armored units to attack them where their armor is the weakest. Land a crushing hit against their side. I muszę wam przyznać, że nie jestem pewien, co o tym myśleć, nie?
Oczywiście, no, strategia tutaj nie polega na tym, żeby mieć graficzne wodotryski, nie? Aczkolwiek to nie wiem, jakoś tak sztucznie, nie? Nie wiem, czy na asetach była robiona, czy nie, ale no, kurczę, średnio mi to wygląda. Chociaż tak jak tutaj wspominał o niektórych mechanikach, czy dopiero będzie wspominał, są ciekawe. Jeżeli stracicie na przykład strzelca, będziecie mieć mniej ataków. Jeżeli stracicie kierowcę, zmniejszy się mobilność danej jednostki. I mam wrażenie, że inaczej. Dlatego też mam wrażenie, że jest to tutaj bardziej dla ludzi naprawdę zafiksowanych na punkcie strategii, na punkcie II wojny światowej. Nie dla takich kaszuali strategicznych jak ja. Heroes to grant unique abilities. Each unit has a crew, and losing different members during a battle results in different penalties. For example, losing the gunner means you'll have fewer attacks, and losing your driver means you'll have to deal with reduced mobility. Harness your HQ skills, such as calling for artillery or aviation support, and leverage officer skills to improve your combat tactics. Ready to test your skills? Beyond the captivating campaigns, you can engage in skirmishes on six bardzo fajna opcja tutaj możliwości tworzenia własnych map, nie? Dosyć dawno tego już nie mieliśmy w żadnej gierce. Random map generation tool or the more sophisticated editor tool. For added creativity, combine both methods. Generate a random map, then fine-tune it in the editor. But that's not all. Headquarters World War II supports multiplayer battles for up to 4 players. Offering real-time connections or the option to use Slytherin's combat. Do 4 graczy w multiplayerku, nie? To by mogło być nawet ciekawe. Skirmish or multiplayer maps and share them with the community for endless fun. Brace yourself and join the fight. No dobrze. Tyle jeśli chodzi o premiery na zbliżający się tydzień. Były tam jeszcze jakieś 2 czy 3 gierki, ale powiem wam, że to jakieś furasy i tym podobne, więc tutaj nie chcę się w to bawić za bardzo. Także ja spadam i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.